Uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi. Tak to nikt, słoneczko, ty opamiętaj się, owszem, czaruj świt, tylko o tym wiedz. Ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. Dzień dobry, kochani, witam was. Dobry. Panie Zbigniewie, na początku gratuluję pięknego jubileuszu, który pan niedawno obchodził. Jak widać, przed sceną jest pan uwielbiany przez naszą strzegomską publiczność. Bardzo dziękuję. Co nam pan zaprezentuje podczas dzisiejszego koncertu? No, będę robił to, co umiem najlepiej. Czyli zaśpiewam parę starych piosenek, które ludzie lubią i znają i się cofają w czasie, słuchając ich. Czyli jak pani była malutka, a pani rodzice oglądali Pszczółkę Maję, to. A oraz zagram parę utworów takich, no muzycznych, korzystając z tego, że mam świetnych muzyków. Więc robimy co możemy, żeby się przed państwem popisać. Jakie plany na przyszłość? Żyć długo, szczęśliwie, być coraz młodszym, mieć coraz więcej koncertów, coraz więcej włosów, pieniędzy, przyjaciół, czego i państwu życzę. No z tymi włosami może przesadziłem, ale reszta niech będzie.